Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Rozdział pierwszy, trzeba dobrać zdjęcia. To będzie dobre. I to. Może to. Nie, nie jest wyraźne. Czy ktoś mógłby odebrać telefon? Przecież jestem sam w domu. Halo? Tak? To mieszkanie państwa Grzegorzewski. Nie, nie ma Marka. Nie wiem, kiedy wróci. Dobrze, już piszę. Piotrek, jutro o 5:00. Klub Riviera. Zapisałem. Powtórzę. Do widzenia. Teraz rozdział drugi. Na pewno to zdjęcie. I to. I jeszcze. I jeszcze to. Słucham. Nie, Magdy nie ma w domu. Chyba za godzinę poszła na basen. Kto mówi? Paulina? Tak, powtórzę, jak tylko wróci. Chyba wyłączę telefon. Może jeszcze jedno zdjęcie. To będzie najlepsze. Halo? Aha, to ty, Anno. Wszystko w porządku, tak. Nie ma Bożenki, wyszła do sklepu. Bilety? Dobrze, powtórzę. Pozdrów Michała, cześć. Cześć, tato. O, przepraszam. Już prawie skończyłem, a teraz muszę zaczynać od początku. Bardzo mi przykro. Może ci pomóc? Lepiej nie. To maszynopis mojej książki. Tylko ja mogę to poukładać. Był do ciebie telefon. Tak? Kto dzwonił? Chyba Paulina. Ma dla was bilety do teatru. Paulina? Nie znam żadnej Pauliny. Pomyliłem się. Paulina dzwoniła do Magdy. Do ciebie dzwonił Piotr. Kupił bilety do teatru? Tak. Podobno bardzo ciekawe przedstawienie. Gra Krystyna Janda. To. Piotrek nie lubi teatru. Rzeczywiście, pomyliłem się. To chyba bilety na koncert. Wiesz, lepiej do niego zadzwoń. Chyba tak będzie najlepiej. Cześć, tato. Na basenie było świetnie. Umiem już pływać żabką. Bardzo się cieszę. Był do ciebie telefon, dzwoniła Paulina. Kiedy? Godzinę temu prosiła, żebyś zadzwoniła do niej, jak wrócisz. Już dzwonię. Tylko nie rozmawiaj przez godzinę. Płacimy bardzo duże rachunki za telefon. Mam do niej bardzo ważną sprawę. Będę rozmawiała tylko minutkę. Paulina? Cześć, tu mówi Magda. Dzwoniłaś do mnie? Naprawdę? Co ty mówisz? Dzwonił do ciebie? I co powiedział? Naprawdę? To niemożliwe. I co jeszcze mówił? Co ty mówisz? Naprawdę? Słuchaj, Paulina, muszę już kończyć. Zadzwonię później. Albo nie będę dzwonić. Spotkamy się jutro w szkole. Cześć! Nawet chwilę porozmawiać nie można.
No i jak ci idzie praca, kochanie? Doskonale, gdyby nie przeciągi i telefony. Nie rozumiem. Gdybyś tu była, na pewno byś zrozumiała. A propos telefonów, dzwoniła Anna. Tak? Kiedy? 1,5 godziny temu. No i co u nich słychać? Chyba wszystko w porządku, kupiła bilety. Jakie bilety? Na koncert do klubu. Nie, to dla Marka. Anna idzie na koncert z Markiem? Nie, z Piotrkiem. Z jakim Piotrkiem? Marek idzie z Piotrkiem, a ty z Anną. Do klubu? Nie, do teatru. 3 telefony w ciągu 5 minut. Ja nie nadaję się na sekretarkę. Właśnie widzę. Lepiej zadzwonię do Anny, dowiedzieć się szczegółów. Był do ciebie telefon. Był do ciebie telefon. Tak? Kto dzwonił? Tak? Kto dzwonił? Chyba Paulina. Ma dla was bilety do teatru. Chyba Paulina ma dla was bilety do teatru. Paulina? Nie znam żadnej Pauliny. Paulina? Nie znam żadnej Pauliny. Był do ciebie telefon. Dzwoniła Paulina. Był do ciebie telefon. Dzwoniła Paulina. Kiedy? Kiedy? Godzinę temu prosiła, żebyś zadzwoniła do niej, jak wrócisz. Godzinę temu prosiła, żebyś zadzwoniła do niej, jak wrócisz. Dzwoniła Anna. Dzwoniła Anna. Tak? Kiedy? Tak? Kiedy? Półtorej godziny temu. Półtorej godziny temu. Panie dyrektorze, był do pana telefon z ministerstwa. Panie dyrektorze, był do pana telefon z ministerstwa. W jakiej sprawie? W jakiej sprawie? W sprawie terminu konferencji. W sprawie terminu konferencji. Godzinę temu dzwoniła do mnie twoja nauczycielka matematyki. Godzinę temu dzwoniła do mnie twoja nauczycielka matematyki. I co powiedziała? I co powiedziała? Prosiła, żebym przyszła jutro do szkoły. Prosiła, żebym przyszła jutro do szkoły. Dzwonił do ciebie mechanik z warsztatu. Dzwonił do ciebie mechanik z warsztatu. Tak? Czego chciał? Tak? Czego chciał?
Prosił, żeby ci przekazać, że samochód jest już naprawiony. Prosił, żeby ci przekazać, że samochód jest już naprawiony. Ale ciężkie. Sam widzisz, a ja to muszę robić codziennie. Chyba będę mniej jadł. Kruche ciasto ze śliwkami. Wspaniale. Chyba będę mniej jadł. Oczywiście, inaczej zjadłbym dwa takie kawałki, a nie jeden. No, zabieram się do lekcji. Mam jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Gdy byłeś w sklepie, dzwoniła Marta. Marta? Czego chciała ode mnie? Pytała, co robisz w najbliższy weekend. Na pewno chce się ze mną umówić. Pójdziemy na dyskotekę. Chcę, żebyś pomógł jej zrobić ankietę czy sondę. Na pewno nie chodziło jej o dyskotekę. Sondę? Ankietę? Musiałaś się pomylić. Zadzwonię do niej. Niestety, jej telefon jest uszkodzony. Nie można się do nich dodzwonić. W takim razie pójdę do niej. Marek, przecież masz dużo pracy. Dzień dobry. Czy zastałem Martę? Dzień dobry. Marty nie ma. Wyszła przed chwilą. Na jak długo? Mówiła, że wróci za pół godziny. A nie wie pani, dokąd poszła? Niestety nie mówiła, dokąd idzie. W takim razie dziękuję. Do widzenia. Marek, poczekaj. Tak, Marta mówiła coś o mnie? Marta przekazała mi prośbę, żebyś na nią zaczekał. Ma do ciebie ważną sprawę. Wejdź do środka. Gdy byłeś w sklepie, dzwoniła Marta. Gdy byłeś w sklepie, dzwoniła Marta. Marta, czego chciała ode mnie? Marta, czego chciała ode mnie? Pytała, co robisz w najbliższy weekend. Pytała, co robisz w najbliższy weekend. Na pewno chce się ze mną umówić. Na pewno chce się ze mną umówić. Chcę, żebyś jej pomógł zrobić ankietę. Chcę, żebyś jej pomógł zrobić ankietę. Dzień dobry. Czy zastałem Martę? Dzień dobry. Czy zastałem Martę? Dzień dobry. Marty nie ma. Wyszła przed chwilą. Dzień dobry. Marty nie ma, wyszła przed chwilą. Na jak długo? Na jak długo? Mówiła, że wróci za pół godziny. Mówiła, że wróci za pół godziny. Nie wie pani, dokąd poszła? Nie wie pani, dokąd poszła? Niestety nie mówiła, dokąd idzie. Niestety nie mówiła, dokąd idzie. Mamo!
wróciłam. Cześć, Marek. Cześć. Dzwoniłam dzisiaj do ciebie. Nie zastałam cię w domu. Wiem, że dzwoniłaś. Mama mi powtórzyła. Byłem w sklepie po zakupy. Myślałam, że mężczyźni nie chodzą po zakupy. Prawdziwi mężczyźni chodzą. Mama powtórzyła mi, że masz do mnie prośbę. Tak, wielką prośbę. Zaraz ci wszystko opowiem. Napijesz się czegoś? Tak, chętnie. Może herbaty. Mama upiekła pyszne, kruche ciasto ze śliwkami. Lubisz? Ciasto ze śliwkami? Mogę jeść nawet 3 razy dziennie. Pyszne. Po takim wspaniałym cieście jestem gotów spełnić każdą twoją prośbę. Poczekaj, aż usłyszysz. Co robisz w sobotę i niedzielę? A dlaczego pytasz? Czy to ma związek z twoją prośbą? Tak. Będę miał trochę nauki. Muszę pomóc w sprzątaniu. Później jestem wolny. Moglibyśmy pójść potańczyć. O dyskotece porozmawiamy za tydzień. Teraz mam dla ciebie inną propozycję. Czy wiesz, co to jest ankieta socjologiczna? Mniej więcej. Różnym ludziom zadaje się to samo pytanie i później analizuję wyniki. Świetnie. Wiesz, Marek, gromadzę pieniądze na wakacyjny wyjazd do Anglii i pomagam zbierać materiały do ankiet socjologicznych. Rozumiem. Ale nadal nie rozumiem, jak ja mogę ci pomóc. Ja nie mam pojęcia o socjologii. Na pewno świetnie sobie poradzisz. Zresztą będziemy te ankiety zbierać. Razem. Razem? Myślę, że mam trochę czasu w sobotę i niedzielę. Jesteś wspaniały. A czy jeśli pomogę ci w następną sobotę, dostanę buzi w drugi policzek? Nie, ale pójdę z tobą na dyskotekę. Jest tylko jeden problem. Co robisz dziś po południu? Powiedz od razu, o co ci chodzi. Nie mogę wyjść z domu, a potrzebne mi są materiały do tej ankiety. Byłam umówiona w instytucie, aby je odebrać. To nie jest daleko. Dobrze, załatwię to. Musisz mi tylko napisać adres. Jesteś cudowny. Niech żyje socjologia! Dzień dobry. Czy zostałem docenta Radowickiego? W jakiej sprawie? Byłem umówiony z docentem Radowickim. Nazywam się Marek Grzegorzewski. Proszę poczekać. Panie docencie, przyszedł pan Marek Grzegorzewski. Mówi, że był z panem umówiony. Docent Radowicki mówi, że nie umawiał się z panem. To chyba jakaś pomyłka. Tak, to znaczy nie, bo ja nie byłem z nim umówiony. Nic nie rozumiem. Przed chwilą mówił pan coś innego. Marta Majewska umówiła się z panem docentem. Ja tylko ją zastępuję. Trzeba było mówić tak od razu. Proszę poczekać. Czy był pan umówiony z panią Martą Majewską? Rozumiem. Materiały do ankiet? Ten pan przyszedł zamiast niej. Tak. Proszę bardzo, może pan wejść. Dosyć ciężkie, prawda? Czego się nie robi dla dziewczyny? Do widzenia i niech żyje socjologia! Co robisz w sobotę i niedzielę? Co robisz w sobotę i niedzielę? A dlaczego pytasz? Będę miał na pewno trochę nauki. Muszę pomóc w sprzątaniu, później jestem wolny. A dlaczego pytasz? Będę miał na pewno trochę nauki. Muszę pomóc w sprzątaniu, później jestem wolny. To doskonale. To doskonale. Jest tylko jeden problem. Co robisz dziś po południu? Jest tylko jeden problem. Co robisz dziś po południu? Powiedz od razu, o co ci chodzi.
Powiedz od razu, o co ci chodzi. Nie mogę wyjść z domu, a potrzebne mi są materiały do tej ankiety. Nie mogę wyjść z domu, a potrzebne mi są materiały do tej ankiety. Dobrze, załatwię to. Napisz mi tylko adres. Dobrze, załatwię to. Napisz mi tylko adres. Jesteś cudowny. Jesteś cudowny. Dzień dobry. Czy zastałem docenta Radowickiego? Dzień dobry. Czy zastałem docenta Radowickiego? W jakiej sprawie? W jakiej sprawie? Ja byłem umówiony z docentem Radowickim. Nazywam się Marek Grzegorzewski. Ja byłem umówiony z docentem Radowickim. Nazywam się Marek Grzegorzewski. Proszę chwilę poczekać. Proszę chwilę poczekać. Docent Radowicki powiedział, że nie umawiał się z panem. To chyba jakaś pomyłka. Docent Radowicki powiedział, że nie umawiał się z panem. To chyba jakaś pomyłka. Tak, to znaczy nie, bo ja nie byłem z nim umówiony. Tak, to znaczy nie, bo ja nie byłem z nim umówiony. Nic nie rozumiem. Nic nie rozumiem. Marta Majewska umówiła się z panem docentem, a ja ją zastępuję. Marta Majewska umówiła się z panem docentem, a ja ją zastępuję. Pan docent prosi, żeby pan poczekał chwilę. Kończy spotkanie. Pan docent prosi, żeby pan poczekał chwilę. Kończy spotkanie. Oczywiście, poczekam. Oczywiście, poczekam. Dzwoniła Anna. Kto dzwonił? Dzwoniła twoja siostra Anna. Pytała, co robimy w sobotę wieczorem. W sobotę? Dlaczego pytała? Chce nas zaprosić na kolację. Prosiła, żebyś do niej zadzwoniła. Była u nas Marta. Marta? Kiedy? Godzinę temu, ale już poszła. Co mówiła? Powiedziała, że ma ważną sprawę do ciebie. Jaką? Mówiła jaką sprawę? Tak, mówiła. Miałam ci powtórzyć. Co powtórz? Ale zapomniałam. Mamo, gdzie jest tato? Musi mi pomóc w lekcjach z historii. Niestety nie ma go w domu. A kiedy wróci? Niestety, mówił, że wróci późno. Musisz poradzić sobie sam.
co robimy w sobotę wieczorem? Pytała, co robimy w sobotę wieczorem. Prosiła, żebyś do niej zadzwoniła. Prosiła, żebym do niej zadzwoniła. Ma ważną sprawę do ciebie. Powiedziała, że ma ważną sprawę do ciebie. Mówił, że wróci późno. Niestety, mówił, że wróci późno. Co robimy w sobotę wieczorem? Pytała, co robimy w sobotę wieczorem. Prosiła, żebyś do niej zadzwoniła. Prosiła, żebym do niej zadzwoniła. Ma ważną sprawę do ciebie. Powiedziała, że ma ważną sprawę do ciebie. Mówił, że wróci późno. Niestety, mówił, że wróci późno. Czy ktoś mógłby odebrać telefon? Halo? Czy mogę mówić z Kamilą? Halo, halo, nie ma jej, wyszła przed chwilą. Halo, 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 a wróci dziś? Nie wiadomo, halo, halo, chce pan przekazać wiadomość? Ha, 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 halo, halo, nie trzeba, dziękuję pan. Halo, halo, chyba zadzwonię do Ani. Halo? Halo, a dzień dobry, poproszę Anię. Halo, halo, to urząd, a nie mieszkanie. Halo, halo, przepraszam, czy jest ta Agnieszka? Halo, halo, Agnieszka tutaj nie mieszka. Halo, halo, nareszcie to ty, Grażyna? Poszłabyś ze mną dzisiaj do kina? Halo, halo! Ale kawał! Halo! Halo! No ja chyba umrę na zawał. Halo, halo! Miałaś przyjść do mnie w sobotę! Halo, halo! Dostałam pilną robotę! Halo, halo! Co z tym kinem? Ruszamy? A halo, halo! Zostawię kartkę dla mamy! Halo, halo! Pozbierasz się za godzinę? Halo, halo! To świetnie! Czekam przed kinem! Halo? 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 Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku.